A Vojtě, tak znáku došla k vítám vás velmi špeciálnej epizody Zaklinača 3 divokých hon a v dnešnej epizode si ukážeme, čo som pomenil na mojej druhej postave, pretože ak to ešte neviete, tak trocne bol Zaklinač často kvôli tomu, že som hral druhú postavu a zmenil som pár veci v priebehu, tak aby som boli oboznámení, čo je iné, tak si to poďme ukázať. Prvá vec, ktorá sa až tak moc asi nevzťahuje na záver príbehu, je, že sa zmenil úlohe, ktorú robíme pre Keiru na Vršnom ostrove. Tak tentokrát som odhalil tú losť tej Anabel a toho Grahama som priviedol ku nej. Mówiłem ci, že kocham ju z całego serca. Proszę cię, zaprowadź mnie do niej. To będzie ryzykowna wyprawa. Zdajesz sobie z tego sprawę? Tak, oczywiście. Ale tym razem nie okaże się tchórzem. Chodźmy od razu. Jestem gotowy. A więc jednak wróciłeś po mnie. To... Nie poznajesz? To ja, twoja Anabel. Ta, którą porzuciłeś, pamiętasz? Anabel, ja byłem pewny, że nie żyjesz. Gdybym wiedział, nigdy bym cię nie zostawił. Zrobiłbym dla ciebie wszystko. Przecież wiesz, błagam cię, uwierz mi. Udowodnij. Ona pójdzie jako dwójka z łaski, chciała, aby ją poboskał, czyż je... Zadam na to, że ani do końca hubu nie ma, tak... Była to dość zaujímavá scéna, no. Každopádne Graham potom tak či tak umrel a Anabel tak či tak odišla, takže záver to má taký istý. Ďalšia od zaujímavou úlohou je pád rodu Spadských, pretože táto úloha, ak si na začiatku hry povieme na audiencie u císara Emhyra, zvolíte, že spojenectvo s letom z Udety stále trvá, čiže zaklínač zo školy zmie, tak tým pádom ho v hre budete mať dokonca v tretej. On je, myslím, že z druhého dielu hry. A tam, jak nemáte savey, jak ste ho nechali žiť a tak, tak na ho môžete mať, alebo práve u toho císara si to nastavíte. Každopádne, ak toho leta tu budete mať, tak potom nám pomôže v istej veci na Kermorhen. Preto som ho tu aj chcel, takže... Jo. Pôvodne, keď sme tu boli na YouTube, tak tu boli len príšerine. Tentokrát nás tu aj niekto čaká v stodole. Je tu milión pastí, takže zoporučujem si dávať pozor. Geralt ich samozrejme zmyslami objaví, ale... Jo, keď vás nejaká trojkuša jebne do hlavy, tak akože nemusíte to vždy riešiť. Každopádne, poďme do stodoly. Let's see what's up there. Your reflexes have slowed. Hope you're not hurt. Those were my traps. Lethal? Yeah, didn't expect to see you either. You one of them? Who's them? To the Emperor, mercenaries. To themselves, bounty hunters. To me, ordinary sons of bitches. Well, got nothing to fear from me. Took a job from an old woman, supposed to get rid of the monsters here. Did that already. Count on you remembering that when you collect your pay. Who'd you piss off this time? Emperor just decided to get rid of me. I'm an inconvenient witness after all.
I've run into loads of men out to kill me ever since I left Loch Mween. Now I understand all the traps. Gotten real careful. For good reason. Pod dôkladom rozhovoru s Letom zistíte, že ho prenasleduje nejaká partia a on má nejaký plán, s ktorým mu samozrejme Geralt môže pomôcť, čož my aj urobíme. Lewis? Old friend, kinda. Did a few jobs together once a while past. Lewis recommended this place to me. So maybe those men down below wound up here by accident. Eat my own boot before I believe that. Gotta get rid of them. Coming? Lead the way. We got a plan of attack? Yeah. Improvise. Keď pozabíjate bojovníkov, čo sú predstatkom, tak následne nastúpite s Letom na kone a pôjdete neviem kam. They're just scouts. Came to see if Lewis was telling the truth. Rest must be waiting nearby. By the way, tiež vám Leto príde, ako keby bol nabušený na steroidoch. He was the only one knew I'd be here. Must have told them. Think me and him are due for a little chat. Interesting. Love to see it. Come along. Sight of two witches should loosen his tongue that much quicker. Stay close to me. It's one of those places that's hard to find if you don't know where to look. Prvá zastávka je v tábore nejakých banditov. Každopádne po ceste tam vám Leto bude hovoriť nejaký zaujímavý príbeh, ktorý je moc dlhý na to, aby som to dal. Každopádne potom, čo dorazíte do toho tábora nejakých banditov, zbojníkov, neviem čo to je, tak Leto si ide vybaviť svoje účty. Remember, you're on my turf. Arno Vesta's men showed up at the manor. You were the only one knew I was there. They've been nipping at your heels for a while. Said so yourself. Perhaps I finally caught a whiff. With your help. You've not been here 5 minutes, and already you've offended me twice. No insult worthy of scum. Následne Leto je schopný vyprovokovať celý ten ich kemp, takže mu budete musieť pomôcť v menšom boji. Lie still or you'll bleed to death. Tell me where Vester's men are. I'll give you something to staunch the bleeding. They're north of here. In Lindenvale. I'm curious, how much does the life of an old mate get you these days? Things been shy of late. And we fell afoul of the black ones. Vesta showed up one day, offered half of the bounty on your head, and a letter of absolution from the Emperor. You gotta understand. You don't say no to an offer like that. I understand. Hey, my medicine. No potom, čo dajú Letovi informácie, kde je druhá skupina, tak Leto sa na ňo aj tak vyjebe a nedá mu nič na zastavenie krvácania. Áno, Leto tým si ide svoje. What's in the barn? Hey! Got company? Run and find your parents. Tell them to grab whatever's valuable. Take you and flee. Got it? Good. Give this to your mother. Now run. What was that? Compensation. A druhej zastávke dokonca Leto platí odškodné predtým, než tie škody narobí. Plug your ears.
Následně jim tam jemně petartu v štýle amerických granátů. Shut up, all of you. Letho of Gunnet. Good to see you, alive and well. Funny. Second time today I've heard that lie. It is no lie. You will certainly fetch a higher bounty alive. Really? How much? Enough to buy me an estate in Kavir, where I will lie about eating fruit till the end of my days. Not bad. Not every man gets to know the price on his hand. Most men would prefer not to have one. But why have you come? To make my life easier? We were passing by. Decided it was time to finally meet the famous Arno Vester in person. I am flattered. Shame we'll not get to know one another better. Why? Going somewhere? No, simply because I will kill you in a moment. Wanna kill me, but you don't even know me. Not nice. Think I have to punish you for that. But I won't kill you. I'll just cut off your hands. Cut off all your hands, one man after the other. Till the end of your days. Those stumps will remind you of the mistake you made. Bloody hell. You fucking dimwit. I hadn't time to exchange two words with the man. He provoked me! Že ale jako to tak vyzerá, ale to ustojí aj šipku zkuše. Alebo ne? We have no quarrel with you, but one false move and... And what? You will end like him. What say you to that? What do I say? Simple. You're as good as dead. Geralt se do toho prostě musel zamiešať, aj keď mu Leto hovoril nehne. Každopádne potom, čo pobijete tú posádku ľudí, si Geralt všimne niečoho čudného. They'd have cut your head off if I hadn't been here. Hmm. So you proved useful after all. Could have told me. No fun in that. You all right? You're conscious, but the Zangwabarian venom could still kill you. Got the antidote? Hmm. Saddlebag. Take it in a minute. Couple of days I'll be like new. What was it for, that whole farce? Told you. I'd been on the run since Loch Mween. Loads of pursuers. Got ambushed once, almost died. So I decided it was time to end it. Once and for all. Found Vester's gang and paid off his arbalist. You just witnessed the rest of the story. What if he'd crossed you, like Lewis? I had to risk it. If you hadn't cut down every last witness, I'd be a free man. Letho of Gullet is dead. Word of that would have spread across the continent in days. Wouldn't have done it if you'd let me in on your plan. Told you not to get involved. Well, my plan's in shambles. I should really disappear. No a potom prišla ta osudová veta, kde ho Geralt poslal na Kaer Morhen. You could wait things out at Kaer Morhen.
with your friends from the School of the Wolf? No thanks. Could end badly. Tell them I sent you. They'll understand, give you space. Kaer Morhen, you say? Why not? Got some loose ends to tie up, but then I'll head there. Help you somehow? Need anything? No thanks. I'll be fine. A tím končí naša třešia sága s letom, uvidíme ho až v budúcom príbehu na Kaer Morhen. Snáď. Ako ďalšiu úlohu, ktorej som zmenil príbeh, som si vybral úlohu Trizny, kde som to pôvodne aj tak chcel, lenže vtedy som to mal nejako bugnuté a ak si spomínate, tak na mňa šlo zabiť tých lovcov čarodeníc, a teraz už to vyšlo. Leave now. You're disrupting the ritual. This is black magic. These folk disturb the dead. We cannot allow it. We will not. You don't know a thing about their customs. Take it and disperse the others. All is lost. Potom, čo sme ich zabili, Grot ponúkol pomoc zažíkavačovi a nabídnul mu, že pôjde spáliť telo jeho otca, aby ho ten duch neopravil. Threatened to come back, likely to keep his word. Old man Ambrose, the Pelophy is not. That wraith called you a patricide. He get it right? Aye. If I'm gonna help you, I gotta know everything. Why'd you kill your father? The Pella does not wish to speak of this. You can't hope to manage this alone. You're afraid, that's clear. Wraith will hold sway over you. Listen, I'll send him off. I've got to. But I need to know where he's buried. Corpse probably hasn't turned to dust yet. That's his bond to the world of the living. Ambrose lies in the swamp. Fine, I'll find his body, see what I can do. Samozrejme to telo muselo byť v tých najhlbších bažinách, takže dostať sa tam cez niekoľko nekrpákov môže byť aj celkom problém, ale tak záleží, aký ste level. Swamps kept Ambrose's body in good shape. Even where the Peller smashed his head in. Gotta incinerate it. That oughta get the Spectre to leave. Leave the world of the living. Never return again. Potom, čo to telo spálilo, sme sa vybrali naspäť ku zažíkavačovi. Found your father's body. Had to burn it. Good you did. Return for me, ye would have. What's your story? You actually kill your father? It was an evil man. Ten nám následne povedal, prečo sa zabil. What his father did to his mother, the Pella could not look upon. So he split the father's head with an axe, left him in the swamp. But folk knew. Ghost's not likely to come back. Thank you, Witcher. A reward for your aid. And if herbs or remedies you ever need, for near nothing you will have them from me. A tým tak nejak končí úloha Trizny. Každopádne odteraz nám zažíkavač otvoril svoje obchody. Je to vlastne, má tam alchemistické zásoby, takže nejaké tie... Má tam hlavne nákresy rodových kameňov, takže ak ich chcete vyvyrábať, tak tu si to môžete nakúpiť. Čo sa týka úlohy ochrance víry, tak tentokrát som tých náboženských fanatikov zabil. Ja som pôvodne si myslel, sice mi to dalo, že úloha nezverná, ale myslel som si, že z toho vznikne nejaká sekta, môže to byť niečo zaujímavé v príbehu, ale nakoniec nič, takže aspoň som dokončil túto úlohu. Následne som dorobil tie posledné dostihy, čo vo Velenu ostali a vyklival sa z toho celkom veľký závod, musel som ísť na 3 kola a potom, čo som ich dokončil všetky, ja ich tu samozrejme strihnem, lebo to bolo na dlho, každopádne pôjdete 3 kolečka s inými vyzývateľmi a ak ich všetkých porazíte, tak vás osloví Tesakov muž. A povedz mi o tých vyštíkach. Závody zostali ustanovené zgodne s ostatnou volou Erasma Vegelbuda. Który doszedł do majątku poprzez hazard i zawsze był z tego dumny. Rodzinie nie przeszkadza tor wyścigowy pod domem?
Cóż, obawiam się, że wykonanie woli pana Erasma było bezwzględnym warunkiem dziedziczenia majątku. A jakie zasady ma wyścig? Nieskomplikowane, jak nieskomplikowany był pan Erasm. Dwóch zawodników startuje równocześnie i wykonuje jedno okrążenie. Chce się ścigać. Jak mniemam. O co chodzi? Prócz wyrazów uznania z powodu zwycięstwa, proszę przyjąć zaproszenie od szefa. Chciałby pogratulować osobiście. Żegnam. Dzięki za zaproszenie. Gratuluję wygranej u Wegelbudów. Luka to chuj jakich mało, ale i nie pamiętam, żeby wcześniej przegrał. A skoro wygrałeś z nim, możesz wygrać również w Palio i zarobić prawdziwe pieniądze. Palio? Tak nejak v krátkosti vás Tesák pozve, aby ste išli v jeho mene na nejaký slavný závod, čož je okolo Novigradu a sem tam zajde do Velenu. Tento závod je asi najdlhší dosť tých, čo som kedy hral v hre. Zgoda, będę si ścigał. Pięknie, bardzo się cieszę. Tylko mnie kurwa nie zawieź, bo mam zamiar postawić na ciebie małą fortunę. Idź się przygotuj. Wypij napar z rumianku, czy co tam się robi. A jo, je to medzi tesakovnými mužmi a kráľom žebraku, takže taký, jak sa hovorí, bandický závod. Každopádne, ak za predpokladu, že to prehráte, tak nedostanete nič, no ak to vyhráte, tak dostanete od tesáka zvláštnu odmenu. Dzioba, Geralt! Nie? No to nie! Cmoknę sobie płotkę! To było piękne! Co z moją zapłatą? Wiesz, kurwa, nikt w życiu nie zasłużył na pieniądze bardziej niż ty dzisiaj. Straż świątynna! Chodu! Zyskacie nejaké veci naklepnúť, čo ja ani neriešim, pretože ja som spokojný s tými, čo mám. Každopádne, oni sa tam všetci začnú byť, ale vás to nemusí zaujímať, vy svoje peniaze máte a v pohode si môžete odísť. Ďalšia veľmi zaujímavá úloha, ktorá je myslím iba súčasťou tých 16 DLC-čiek v základnej hre, tak je v jednej dedine, kde nejaký dedinčan je naštvaný kvôli tomu, že nejaké banditi mu opiekli jeho prasa. Jo, pôvodne som si myslel, že to prasa mal ako domáceho mazlíčka alebo niečo také, no nakoniec sa z toho vyklubala veľmi, veľmi zaujímavá zakázka. Už len zo zvedavosti som sa chcel dať na stranu toho dedinčana, nech mi povie niečo viac. Nic vám nezrobil, zostavte ho. To my po dobroci, prosiačkiem chceli sme ťa poczęstować, a ty tak? Nie będzie nám przybłęda rozkazywał, lejmy go! Nie jest? No nic, ale Bożenka, ola Boga, upiekli ją. Musiałeś bardzo kochać tę świnkę. Kto ty jesteś? Jestem Geralt. Ja jestem Jontek z... No stąd, no. Sam mieszkasz w tej wiosce? Są w domach i Flap, i Hagel, i Bebon. Nie widziałem tylko Klausa i Igora. Kim są Klaus i Igor? No Igor to ten głupi, co trawy jadł, a Klaus to sołtys. Każdy zna Klausa.
Ale gdzie oni, to nie wiem. Pewnie zabrały ich te czary świń. Świnie są magiczne? Są. Sam zobacz. Dobrze. Obejrzę te prosiaki. No dobra. Niby normalna świnia, ale medalion szaleje. Jątek miał rację, jest zaczarowana. No? Świnie rzeczywiście wyglądają na magiczne. No bo... no... czary były. I no... ich pozamieniało wszystkich. No po to żeśmy zjistili, że ci praca to supermieni ludzie. Wow. No, a co żeś myślał? Pomóż, odmień ich. Co zamieniło ludzi w świnie? No czary. Dałem Igorowi klucza, on zabrał wszystkich i poszli. Jaki znowu klucz? O ten, masz. On otwiera dom wieprza. Skąd masz ten klucz? Znalazłem. Pokazałem Igorowi, a on powiedział ludziom, żeby poszli. Ich zamieniło. Obejrzę sobie z bliska ten dom wieprza. Gdzie on jest? No tam, za górką. Idziesz, idziesz, a potem jest. Rozumiesz? Udajnie hnieć tu za kopcom, ako on opisoval, a nakoniec je to nejakých 400 krokov, takže what the fuck, to asi srídnem. Každopádně před vchodom do té jaskyně, kde ma on poslal, tak už čakali nějaký banditi, takže nie som jediný, kto sa tam chce dostať. Samozrejme museli byť aj vnútri. By the way, v tejto jaskyni je aj zaklinačská sada. Následne, keď Geralt aktivoval ten priechod, som si pôvodne myslel, že je to nejaký portál, lenže portály sú také tmavo-modré, no toto bolo také oranžové. A keď som sa tu prišiel, zistil som, že je to len nejaká proste stena. Toto dosť hustý efekt z toho prechádzania, to sa musí nechať. Každopádne, za tou stenou sme našli nejaký prasačí chrám. Nakoniec som si myslel, že už aj Geraltovi šibie, keď sa začal rozprávať s prasaťom, ale tak čo už. Jątek wspominał, że we wsi brakuje tylko zielarza i sołtysa. Pewnie jesteś jednym z nich. Ty jesteś Klaus, sołtys wsi? Jesteś miejscowym zielarzem. Słyszałem o tobie. Igor? Miło mi. Jestem Geralt. Wiesz, co to za miejsce? Jesteśmy w grobowcu? Czy jesteśmy w świątyni? Poczekaj tutaj, muszę się rozejrzeć. Do zobaczenia. Już wiem, skąd nazwa Dom Wieprza. Na dnie została złota moneta. Tutaj musiało leżeć złoto. Tam są dokładnie przelał cały chram, ale już nic takiego zajmowe to nie było. Można parę trójkę z pokładą. Muszę o tym pogadać z Jątkiem. Wydaje mi się, że już wiem, co się stało.
Jesteśmy w świątyni, w której leżała balia pełna złota. Jątek znalazł klucz i pokazał go wieśniakom, a oni połasili się na skarb. Ale nie wiedział, że złoto może być chronione klątwą. Żeby się jej pozbyć, trzeba będzie odnieść złoto. Muszę spytać Jątka, może wie, gdzie ono jest. Následně se musel vrátit do té dědiny a by the way ten dědinčan je tiež velmi čudný. Nevím, či je taky retardovaný, alebo taky zakletý. To je už ostatní věc, je bezpečná, na razie. Jontek? No? Wiem już, co stało się z miejscowymi. Padli ofiarą klątwy. Aha, i co? Możesz ich odczarować? Tak, ale będziesz musiał mi pomóc. No, no dobra. Zastanawiam się, dlaczego ciebie nie przemieniło, a resztę mieszkańców tak. Bo nie poszłem z nimi? To nie brałeś złota ze świątyni? Nie, po co mi? To kradzież złota wywołała klątwę. Wiesz, gdzie ono jest? Schowałem. Trzeba odnieść je na miejsce i muszą być przy tym wszyscy mieszkańcy. Oho, czyli co? Weź złoto, a ja zbiorę świnie. Spotkamy się przy młynie i razem pójdziemy do domu wieprza. Powinno się udać. Uratujemy ich! Wezmę złoto! Muszę jakoś zagonić prosiaki na miejsce. Potem są pięknie pozromaździeli wszystkie prasatka w dziedzinie. Igor na nas czeka. Pamiętaj, żeby na miejscu odłożyć złoto tam, skąd je wzięliście. Ty bierz świnie, ja niosę i odkładam. Ruszajmy. Jo, a nadišla ta najzaujímavejšia časť tohto questu. Geralt musel viesť stádo prasat. Samozrejme, neviem, čo by sa stalo, keby že vám niekto zomrie, pretože mne nezomreli, ja som ich udržal na 9. Ale už len to zaujímavé, ako trusli za Geraltom pochodujú prasatia, to sa nevidí často. Počkaj. Znowu jestem sobą. Dziękuję ci. Jeszcze nie pora na radość. Policzmy ludzi. Prawie wszyscy są. Dziękujemy ci, Białobłosy. Jątek bardzo mi pomógł. To przecież Jątek przyniósł klucz. Potem się nam tak niejak podarzyło złomić kliatbu, no na koniec oni go chcieli jeszcze zabić, tak ja som ho obranil a posłał som ho niekam preč. Každopádne tento quest je dosť zaujímavý a zábavný. To pierwszy podniesie rękę na Jątka, straci ją. Spokojnie, my tylko tak. Jeszcze nas to dziwadło pochlasta. Chodźmy stąd szybko. Dziękuję. Lepiej nie wracaj do wioski, to się może źle skończyć. Znajdź sobie jakieś inne miejsce. Dobra.
Potom som len tak cestoval krajinou a niekde od kúsok Novigradu som našiel zaujímavý výkričník, ktorý som nenatočil. Každopádne ide o to, že tam mali nejakú opekačku, pár ľudí, z toho jeden redanský vojak, a tak sa Geralt priplietol do rozhovoru. Manfred jestem. Właśnie, Geralt. Słyszałem to imię. Bywacie może na jarmarkach? Nie bywam. Pomyliło się wam z Gerardem, artystą scenicznym, który istotnie jeździ po jarmarkach i ku uciesze gawiedzi puszcza bąki w takt znanych melodii. Nasz gość to nie byle kto, lecz sam Biały Wilk. A, to przepraszam. Czy to nie wy... Wiecie, o śmierci Woltesta krążyło wiele plotek. Nie, to nie ja. Jakieś wieści ze świata? Mówi się, że niebawem czarni rozpoczną nową ofensywę i będą chcieli przekroczyć Pontar. Stawiam diamenty przeciwko orzechom, że tym razem Radowid nie da rady ich odeprzeć. Szkoda, że Henselt zginął w Dolnej Marchii. Przeklęta smokobójczyni. Prawdę mówicie? Gdyby Henselt żył, Nilfgaardczykom nie poszłoby na wschodzie tak... Potem co jeden z nich zaczął chować dziwnie, a zaczął moc fandzić Nilfgaardzianom. I wtedy zachód też będzie jego... Sporo wiecie jak na zwykłego kupca. A wiem. I co z tego, a? To, że przestaliście mi się podobać. Najpierw wypytujecie o listy, które wiozę, a teraz słyszę, że tylko czekacie, aż Nilfgaard przekroczy ponta. Myślę, że pojedziecie ze mną, bo znam takich, co chcieliby z wami pogadać. Po moim trupie. Jeśli będzie trzeba. Uspokójcie się, to tylko nieporozumienie. Wiedźminie, przytrzymajcie go, a ja poszukam sznura. Na koniec som si musel vybrať a jo, fandil som tomu vojakovi z Redanie, takže nech... Bolo, na koniec bolo to zradca, takže... Sice tu to mohlo ešte peknejšie vyriešiť, nemuselo Geralt hneď zabiť, stačilo použiť akciu, ale takej. Przeszukajmy ciało. Może ma przy sobie jakieś papiery. Sam się tym zajmij. Dzięki za pomoc. Jednego szpicla czarnych mniej. Weź to. Przyda ci się. Nakoniec nám to teda ten redanský vojak potvrdil, že u neho niečo našiel. Keď už sme od tých výkričníkov, tak ďalší som našiel niekde poblíž Velenu a našiel som tam nejakú babku, ktorá potrebovala s niečím pomôcť, chcela odniesť jej prsteň na cinturín. Z nejakého dôvodu tam ona nemohla ísť, takže uvidíme, čo z toho bude. Przyjdę, Jaczemirku, przyjdę, ale jak mnie bogi zawezwą, nie wcześniej. A on na to, to choć przynieść na grubo brączkę, milej będzie czekać. No i zaniosłabym, ale iść przez las straszno. Więc pomyślałam, że może wy... Jesteś pewna, że to duch twojego męża? A co wy, że niby własnego chłopa poznać nie potrafię? Jestem stara, ale nie aż tak. Nie o to chodzi. Są zjawy, które oszukują ludzi, przybierając kształt zmarłych bliskich. Na przykład skrzaki albo złydnie. A nie, to Jaczemir, jestem pewna. Mówił we snach o naszych zaślubinach. Potem całkiem zaujímavo zostało to, że wspomnęła jedną bitku, która była veľmi dawno. Albo coś ci się pomyliło, albo jednak jesteś bardzo stara. Na koniec to obratila na review. Keď už sme u toho Geralta z Rivie. Pomyliło mi się, pomyliło. Pod Rivią, chciałam powiedzieć. Chętnie pomogę. Gdzie Jaczemir jest pochowany? A, na
na takim cmentarzyku niedaleko naszych konar, w mogile pod starym drzewem. Proszę, to obrączka. Jak już skończycie, przyjdźcie po nagrodę. Mieszkam w chacie na środku... Zatiaľ som tam nezdalo nič iné, akurát to, že poplietla tie bytky, ale tak hej, je stará. Každopádne potom, čo som došiel na ten cinturín a odovzdal tam prsteň, tak som už bol na odchode, lenže na minimape som si všimol zaujímavý znak. Jo, a je to znak lampy od Kairi, ktorá ukazuje duchov. A ako ste mohli vidieť, skoro som už od neho odišiel, takže bolo celkom šťastie, že som si ho vôbec všimol. Každopádne potom, ako som tam tú lampu zasvietil, tak som videl celkom zaujímavú ukážku. Tak nejak som už tušil, o čo ide, ale ešte sme to nemali potvrdené, tak sme nakoniec išli do tej chaty, kde vravela, že býva so svojou vnučkou. Viedmin, co vás sprovádza? Lešia, tak? Chce porozmávať... A potom mi povedala jednu vetu, ktorá ma zamrazila. Je to taký ten klasický príbeh, že hovoríte s duchom a potom niekto povie, že už dávno hente dôvod nežije. Ale tak či tak mi stojí to lohy nabehla husi akože. Jakoś połączyć z mężem za świata, więc poprosiła mnie o pomoc. Ciężko uwierzyć w tę opowieść, ale dobrze wam z oczu patrzę. Jeśli rzeczywiście pomogliście babce, należy wam się nagroda. Proszę, to niewiele, ale musi starczyć. Wojska przeszły, potem mur, teraz głód. Kosłucha musi być rada. Ja mówię, człeki wam! Postupom príbehu som sa konečne už dostal na Skellige a ako bol ten Bats, tak tentokrát som sa ho rozhodol zabiť, keďže zabil som aj Dopplera v Novigrade, čo už tu myslím bolo, alebo ak nie, tak to tu dám, alebo to som to nenatožil, tak už som chcel zabiť aj jeho a tým pádom som čakal, ako sa zmení ten quest, kde vlastne po nás pôjdu všetky príšery, ten DLC. Nie łup, a ty weź to, że ty dobry i mnie nie łup. By the way, tá trofej z Batsbatsa, alebo ako sa to normálne povie zo skalného trola, také je celkom pekná, som potravde rád, že takú trofej mám do zbierky, takže toľko k tomu. Vítaj, Viedmine. Znalazłem górników. Weszli do jaskini trola i zastali go v domu. Nikt? Nikt, ale i troll nie będzie sprawiał kłopotu. Marna to pociecha. Mimo to nagroda się należy. Masz i szerokiej drogi. Drzewie tylu obcych na wyspach nie było. Na koniec teda w tej ulohe, gdzie proti mnie pójdą wszyscy, tak som musel tie príšery presvedčovať innym sposobem. Chcesz mi wyjaśnić, o co tu chodzi? O to, że ty jesteś tam, a my tutaj. Sytuacja może się zaraz odwrócić. Słyszałem, co zrobił z Koredem w Tysa. Ale Złotego Smoka oszczędził. Tak. A co powiecie o Werenie? Tej
tej bruksie, która robiła niebieskie róże z Nazairu. Dla niej nie miał litości. Verena zabijała niewinnych ludzi. Musiałem coś zrobić, ale wielu innym potworom pomogłem. Tak? Niby komu? Pomogłem Bożątku. Właściwie ostatnio nawet dwóm, Jankowi i Sarze. Mówi prawdę! Słyszałam o tym! Nie rozśmieszaj mnie! To nic nie znaczy! Bohužiaľ som zistil, že toho Dopplera som nenatočil, takže jednoducho v nových grade, čo bol ten Doppler, tak som ho zabil. Tým pádom tomuto Dopplerovi som povedal niečo iné. Potvor zabil, nie robíš mu krzywdy? Jeśli miał dobry powód, to tak. Zdarza mi się. No widzisz, widzisz, nie jest taki zły. Wypuśćmy go. Chcesz go wypuścić? Teraz? Żeby nas wytropił i pozabijał? Nic wam nie zrobię. Nie zabijam rozumnych istot. Łżesz. Każdy wiedźmin to morderca. Zabijam potwory, to fakt. A niejako sobie nie chciało wierzyć, ale aj tak sobie to dało ukrycać komu, że po mnie pójdzie na to głupotwa. Ludzie nienawidzą was wszystkich, bo was nie znają. Nie wiedzą, kto z was jest naprawdę groźny. Tylko wiedźmini stoją między wami i ludźmi. Znamy oba te światy i oba chronimy. Zabijamy niebezpieczne potwory, by te rozumne mogły żyć w spokoju. Miałeś rację. Potwory są jak ludzie. Jedne są dobre, inne złe, a jeszcze inne po prostu zagubione. Szkoda go. Kiedyś był inny. Żałuję, że daliśmy mu się namówić. Weź to, taki drobiazg od nas, żebyś nadal pamiętał, że nie wszystkie potwory są niebezpieczne. Dziękuję. Každopádne, dámy a páni, ešte jedna najväčšia zmena, a to je tá, že Triss som poslal preč u toho majaku, nemal som sex scénu. A tým pádom ostávame s Yennefer. To je asi tá najväčšia zmena, bohužiaľ ja aj to ako som točil toho Dopplera, aj to ako som točil tú Triss, tak asi som to omylom zmazal, takže to nemám natočené, ale jo, s Triss sme skončili a ideme ku Yennefer. OK, ak sa vám toto video s tými zmenami páčilo, budem rád za každý like, pretože dalo to dosť práce a uvidíme sa už u ďalšej epizódy Zaklinača, kde pôjdeme normálne na tejto novej postave. Zatiaľ, ahoj.